To, co wydarzyło się na protestach rolników, przechodzi ludzkie pojęcie. I nie wiem, jak długo jeszcze Polacy będą to znosić. Kto pamięta rządy Tuska, ten wie, że u niego jest to normalna zagrywka. Na koniec się wypiąć i powiedzieć, że nie będzie się rozmawiało z awanturnikami. No i kto mi powie, że on nie jest rudy? Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o prowokacji policji na strajku rolników. Powiemy sobie o sytuacjach, które w ogóle nie powinny się wydarzyć. Zapytamy również wielkiego ministra Kołodziejczaka, gdzie był w trakcie protestów. Wiecie, ja jeszcze jestem pełna emocji, nerwów po tym, co się stało, bo mi się przypomniał rok 2013 i Marsz Niepodległości, na którym skończyłam jak rolnicy na marszu. Kochani, zasubskrybujcie kanał, jeśli możecie. Każda łapka w górę to zwolnienie jednego policjanta ze służby. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Jednak zanim przejdziemy do kwestii strajku rolników, mam dla Was bardzo ważną informację. Dominik Tarczyński poinformował, że partia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim zagłosowała za liberalizacją handlu z Ukrainą, czyli są za tym, aby Polska była zalewana zbożem z Ukrainy. Polacy kolejny raz dostali od Donalda i tej lewackiej elity w pysk. Teraz wróćmy do wydarzeń ze strajku, bo jak się uruchomię odnośnie lewackiej propagandy, to mi film zdejmą. Ale najpierw trzeba sobie postawić pytanie. Dlaczego na poprzednim marszu nie było białych kasków, a teraz w tłum protestujących wciskali się z gazem i pałami? To na pewno była sprawka Ryżego, bo dokładnie tak wyglądały marsze niepodległości, jak już wspomniałam, w 2013 roku. Szłam razem ze staruszkami na początku marszu, niosąc biało-czerwoną flagę i dostałam gazem od policji za nic. Za to, że tam byłam. Za to, że szłam. Nie dość, że nie mogłam oddychać, to jeszcze łapałam tych staruszków, żeby bezpiecznie mogli się oddalić od psychicznie chorej policji. Dlaczego tak mówię? Bo policja tuskowa na tamtym marszu nie zachowywała się w żaden sposób normalnie. I tutaj wrócił Tusk, wróciła tuskowa milicja. Niestety YouTube nie zgadza się na publikację filmów z protestów, spróbuję więc posłużyć się dzisiaj zdjęciami policji. Twitterowicze zrobili już śledztwo, doszli do wniosku, że w butach taktycznych, policyjnych ludzie zamaskowani wyciągali kostkę brukową. Oznacza to, że to pachołki Tuska mogły zacząć prowokacje. I jak już mówiłam, kto pamięta rządy Tuska, ten się nawet już nie dziwi. Konfederacja stała ramię w ramię z rolnikami. Pan Grzegorz Braun próbował oddzielić milicję od spokojnie stojących protestujących. To, co zrobiła milicja? Zaczęła napierać na posła i na spokojnie stojący tłum. Czy to jest normalne? No według mnie przy tym rządzie to jest właśnie normalne. I tak lud wybrał i z tym teraz będziemy się męczyć. Jednak tak głęboko w serduszku wiem, po prostu wiem, że oni nie mają szans na rządzenie przez 8 lat. Uważam, że wielu ludzi przejrze na oczy. Ha, a co robi policja warszawska na Twitterze? Dodaje takie posty, słuchajcie. Alkohol wzmaga agresję. Wczoraj spośród 26 osób zatrzymanych blisko połowa była nietrzeźwa. Rekordzista miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. I ja się zgadzam, droga policjo warszawska, powinniście przestać pić na służbie, bo jak mogliśmy zauważyć, eskalowało to niepotrzebnie w konflikt. I tak naprawdę chciałabym wam pokazać wiele nagrań, jednak no nie mogę, bo zdejmą ten film i tak nic nie zobaczycie, ale myślę, że wiele mówi przemówienie Mentzena. Posłuchajcie. Bardzo proszę, panie pośle. Aha, pan poseł ustępuje. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izba, bardzo cieszę się, że pan stąd, z tej bezpiecznej odległości obserwował, w jaki sposób rolnicy strajkują w naszym wspólnym interesie, dbając o to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywieniowe w Polsce, ale w miejscu, w którym akurat ja stałem, było całkowicie spokojnie. Stałem pomiędzy policją a pokojowo protestującymi rolnikami, którzy po prostu stali w miejscu i przyglądali się sytuacji. I nagle policja uderzyła w nas gazem i po prostu w nas wbiegła. Nie była w żaden sposób prowokowana, po prostu staliśmy sobie w miejscu. Przypomina mi to najgorsze czasy poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy policyjni prowokatorzy rozbijali Marsz Niepodległości, bili niewinnych ludzi. Jeżeli tak ma wyglądać praworządność, tak ma wyglądać uśmiechnięta Polska, jak wy tak zaczynacie, to nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo za kilka lat. Mam dosyć uśmiechniętej Polski. Wolę już, żeby parlamentarzyści płakali nad konstytucją, niż od gazu pieprzowego, psikniętego im prosto w oczy.
A gdzie był Michałek? Michałek Kołodziejczak? Bo ja uważam, że nie zasługuje na takiego ministra. To jest wstyd. Gdyby nie rolnicy, dalej zajmowałby się swoją kapustą pekińską na polu. To rolnicy dali mu bilet do kariery, a on murem zamiast stać za rolnikami, to stoi za Tuskiem. Ja nie wiem, czy on nie widzi, co robi? Czy nikt z rodziny nie może mu powiedzieć, że wychodzi na błazna? Z tego, co wiem, to ma brata. Może brat mógłby na niego wpłynąć, żeby lepiej zajął się rolą, a nie polityką, bo polityka ewidentnie mu nie wychodzi. I wiem, że z każdym odcinkiem poruszam jego temat, ale ja nie mogę tego zrozumieć, jak on mógł tak się sprzedać. Ja już w momencie, jak on przyklejał sobie do klapy serduszko, nagrywałam o tym, że to się bardzo źle skończy. Kierwiński na swoim X-ie oczywiście udostępnia wszystkie tweety Policji Warszawskiej, ale jeden z tych tweetów urzekł mnie szczególnie. Większość protestujących rolników przyjechało tutaj rzeczywiście, żeby protestować. Niestety byli także bandyci, którzy atakowali policję. Zatrzymano 23 prowokatorów. I co, na tyle ludzi w całym tłumie zatrzymano 23 prowokatorów? Tylko 23. Czy to wam się klei w ogóle? Do tych 23 prowokatorów możemy zaliczyć człowieka, którego wywlekli z tłumu, a niósł jedynie biało-czerwoną flagę? Takich ludzi łapaliście. A ty, przepraszam, panie Kierwiński, się tym jeszcze zacieszasz? Masz jakąś dziką satysfakcję? I wiecie co? Ja mam taką cichą nadzieję, że rolnicy, Polacy, po takim zachowaniu rządu Donalda Tuska się nie poddadzą i będą napierać na ten rząd ze zdwojoną siłą. Już kiedyś w historii mieliśmy podobną sytuację ze stoczniowcami. Pewnie wielu z Państwa pamięta, ja jedynie z opowieści, bo byłam małym bąbelkiem. 14 sierpnia 80 roku przecież wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, którego bezpośrednią przyczyną było zwolnienie Anny Walentynowicz z pracy na 5 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jego zwieńczeniem było podpisanie 31 sierpnia porozumienia pomiędzy strajkującymi a delegacją rządu PRL. To właśnie te wydarzenia zapoczątkowały narodziny NSZZ Solidarność, a w konsekwencji obalenie komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Także rolnicy, historia pokazuje, że takie strajki mogą nieść za sobą konsekwencje i czasami dobre. Wielu rolników, z którymi prowadziliśmy wywiady wczoraj, mówiło, że ma żal do Hołowni i do Kołodziejczaka. Ale mi się, moje drogie, jeszcze 4 lata będziemy się z nimi męczyć. Oczywiście męczyć się będą ci, którzy ich nie popierają i nie popierają tej całej bandyterki. Ci, co na nich głosowali, pewnie teraz są dumni ze swoich wyborów. No gratulacje, teraz wszyscy możemy wstać i im klaskać z wdzięczności. Jeśli są tutaj jacyś rolnicy, którzy oglądają moje wynurzenia, to dajcie mi znać, czy jeszcze będzie w planach jakiś warszawski protest. Dajcie znać, że się tak łatwo nie poddacie. Do mnie najlepiej napisać na maila pebokrecords@gmail.com. Tam na pewno wasza wiadomość będzie odczytana. Jednak to nie koniec prowokacji. Na proteście rolników twitterowi detektywi doszli do kolejnego dzbana roku, który w kamizelce odblaskowej palił polską flagę, a później już zupełnie inaczej ubrany, z uśmiechniętą gębą sobie stał, jakby się nic nie stało. I drodzy rolnicy, każdy myślący człowiek, pamiętający rządy Donalda Tuska, wie, jak to wszystko działa. Wie, że wśród policji są prowokatorzy. Wie, że większość z nich działa zapewne na zlecenie. I wierzy, że działanie rolników jest słuszne. A Romanem Giertychem czy innymi niemyślącymi istotami się nie przejmujcie i róbcie zwyczajnie swoje. A czemu o Giertychu wspomniałam? Ano bo przecież to jest człowiek, który zna się na każdym temacie. Człowiek, który wyrobił sobie zdanie o wszystkim i o każdym. Zobaczcie, co on w ogóle wypisuje. Napisał on na przykład, że wczorajsze zamieszki były inspirowane i prowokowane przez ludzi związanych z PiS. I ja wam powiem, że mnie to ziębi, przez kogo były prowokowane. Jednak byłam na poprzednim proteście i jakoś nie wierzę w to, że rolnicy, starsi ludzie w dużej liczbie, przyjechali, żeby zrobić zadymę. PiSu nie lubię, nie ma co ukrywać. Jednak ja, jeśli chodzi o prowokatorów, to uważam, że byli nimi policjanci Wielkiej Koalicji. Może się mylę, może nie mam racji, jednak bazuję na doświadczeniach z poprzednich lat rządu Tuska. Dajcie znać, kochani, czy jesteście zawiedzeni postawą rządu. Czy jesteście zawiedzeni tym, że rolnik około 70 lat dostał gumową kulą od policji, miał zakrwawioną twarz, czego przez tę YouTube'ową cenzurę nie mogę wam pokazać? Czy jesteście zawiedzeni jako Polacy? Ja ostatnio wiele razy zawiodłam się na wymiarze sprawiedliwości, rządzie, ministrach i posłach.
Czekam na Was jak zwykle w sekcji komentarzy. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę pod filmem. Zwiększy to moje możliwości zasięgów, a ja już się będę z Wami żegnać. Buziam Was.